Teraz będzie trudny naukowy temat, bardzo to mocno podkreślam, naukowy powiązany z wspomnianym przeze mnie wcześniej hałabałą, ale tym razem dotyczący kwestii zmian klimatycznych, a dokładnie poświęcony tak zwanemu konsensusowi, podobno 99%, dotyczącemu tego, że to człowiek ma największy i decydujący, podkreślam i świadomie używam tych dwóch pojęć, największy i decydujący wpływ na zmiany klimatyczne. To jest argument, który bardzo często się pojawia, on właściwie sztampowo jest wklejany do różnych tekstów, które się tylko prześlizgują po tej dziedzinie. Ja tutaj o sprawie, o której mówię, napisałem tekst na portalu Forum Polskiej Gospodarki fpg24.pl, link do tego tekstu w opisie filmu. Tam Państwo znajdą usystematyzowaną argumentację, którą teraz Państwu w takiej formie gawędy przedłożę. Ale najpierw kilka uwag ogólnych. Po pierwsze, mało który z głosicieli tezy o rychłej zagładzie Ziemi jest z wykształcenia klimatologiem. Ba, bardzo często to są w ogóle ludzie, którzy nie mają żadnego wykształcenia ścisłego. Na przykład hałabała jest prawnikiem. I ja oczywiście też nie mam takiego wykształcenia, ale właśnie z tego powodu ja nigdy nie zagłębiam się w dyskusję na temat na przykład tego, jakie dane spływają, tego, jak one szczegółowo są interpretowane, bo ja się na tym nie znam. Ale powiedzą Państwo w takim razie, no to dlaczego Pan w tej kwestii zabiera głos? Ano dlatego, że w nauce mamy, jakby to powiedzieć, różne poziomy i różne mechanizmy, różne poziomy argumentacji, różne mechanizmy. I są pewne zagadnienia, do których nie trzeba mieć takiego przygotowania. Właściwie nie trzeba mieć, nawet można powiedzieć, żadnego przygotowania poza ogólną wiedzą na temat pewnych mechanizmów, które w nauce działają w ogóle, w każdej nauce. To są takie rzeczy jak kauzacja, czyli co powoduje albo nie powoduje. To są takie rzeczy jak różnica pomiędzy teorią a hipotezą. Tutaj przecież trwa spór o to, czy mamy do czynienia tylko z hipotezą, ja tak to nazywam i uważam to za hipotezę, czy też z teorią, albo nawet z faktem, o tym jeszcze za chwilę powiem trochę więcej. To jest taka kwestia jak wiarygodność pewnych modeli używanych w tej dziedzinie do dowodzenia swoich racji i tego, na ile te modele są sprawne. To są wszystko rzeczy, które nie wymagają tej specjalistycznej wiedzy. Te mechanizmy można ocenić, mając pewną wiedzę ogólną. Można na przykład stwierdzić, że o ile nauki ścisłe wymagają przeprowadzenia doświadczeń, to w przypadku hipotezy o AGO, tego skrótu będę używał na określenie antropogenicznego globalnego ocieplenia, czy też zmian klimatu, no ale już zostańmy przy zgrabnym skrócie AGO. W przypadku AGO nie możemy przeprowadzić doświadczeń, dlatego że nie da się przeprowadzać doświadczeń na kuli ziemskiej, na klimacie. Możemy jedynie wprowadzać dane do pewnych modeli komputerowych i tak to się właśnie robi, no ale tu pozostaje pytanie o sprawność tych modeli. Żeby to pytanie zadać, nie potrzeba tutaj znów jakiejś specjalistycznej wiedzy. Wreszcie zupełnie pomijana jest w tej dyskusji kwestia tego, że środowisko naukowe, tak jak każde inne środowisko, zwłaszcza takie zamknięte i dosyć wsobne, jest podatne na korupcję, na chciwość, na nepotyzm, na różnego rodzaju naciski. No tam działają na konformizm, tam działają dokładnie takie same mechanizmy, jak w każdym innym tego typu środowisku. Po prostu naukowcy nie są jakimiś nadludźmi. Wreszcie parę słów o tym pojęciu faktu, bo to się też często pojawia, nawet pojawiło się w umowie koalicyjnej, gdzie czytamy: przyspieszający kryzys klimatyczny jest niezaprzeczalnym faktem, podobnie jak to, iż to działania człowieka są jego główną przyczyną. No to jest po prostu kompletna bzdura. To jest niezrozumienie pojęcia faktu. Fakt to jest coś, co jest obserwowalne czy obserwowane bezpośrednio i nie budzi żadnych wątpliwości. Na przykład faktem jest to, że świeci słońce. Albo faktem jest to,
że Ziemia ma określony kształt i określony skład chemiczny. Ale już na przykład to, w jaki sposób Ziemia powstała, nie jest faktem. Mamy na ten temat teorie lub też hipotezy. I to nie są fakty. Faktem może być tylko to, co wiemy, czego się dowiadujemy bezpośrednio. Natomiast jeżeli odniesiemy to do kwestii zmian klimatycznych, to widzimy pewne dane i te dane są faktami, o ile są rzetelnie zebrane, ale hipotezy wyjaśniające, dlaczego takie dane są, dlaczego one tak wyglądają, to już nie są fakty. Nie można tego nazywać faktami. Więc ludzie, którzy pisali ten fragment umowy koalicyjnej, po prostu nie rozumieją, co to jest fakt. Podobnie jak nie rozumieją prawdopodobnie tego, co to znaczy główna przyczyna, bo tutaj jest napisane, działania człowieka są jego, czyli AGO, główną przyczyną. Ale czy ten, kto pisał ten fragment, rozumie, że przyczyna główna nie musi oznaczać decydująca? Może być przyczyna główna w takim sensie, że ona, powiedzmy, procentowo ma największy wymiar, największy ze wszystkich innych, ale pozostałe zsumowane, które mają większe znaczenie, bo mają większy wymiar procentowy. No to jest trochę taka sytuacja jak z rezultatem tych wyborów. PiS wygrał procentowo, a nawet jeżeli chodzi o liczbę mandatów w pojedynczym klubie, ale nie będzie rządził, bo nie zbudował większości. Pozostałe czynniki mają większy wpływ razem wzięte niż ten jeden, mimo że ten jeden jest największy. No więc widzimy, jak bardzo politycy potrafią przerobić i zafałszować niektóre kwestie, żeby im to pasowało do ich narracji. Przechodzę teraz do sprawy tego rzekomego 99% konsensusu. Ja o tym pisałem już wcześniej wielokrotnie w paru swoich tekstach. Nigdy ten temat, co ciekawe, nie został podjęty ani przez żaden serwis od weryfikacji faktów, ani przez żadnego z tych trzech panów, o których wcześniej wspominałem. Po prostu nie ma tego tematu. Kiedy ja komuś piszę, to proszę sprawdzić metodologię ustalania tego konsensusu. Nie ma. Nie ma sprawy. Sprawa nie istnieje. Ale tym razem pojawiła się w artykule naukowym, napisanym przez 6 izraelskich naukowców, wśród których są m.in. fizyk, chemik, cybernetyk, a tekst jest zatytułowany 99% Re-examining the Consensus on the Anthropogenic Contribution to Climate Change, czyli 99%, znak zapytania, krytyczne spojrzenie, jeżeli można tak to w wolny sposób przetłumaczyć, na konsensus w sprawie antropogenicznego wkładu w zmianę klimatu. I ten artykuł z dużą przyjemnością przeczytałem, bo on po prostu w sposób już uporządkowany, naukowy, potwierdza moje wcześniejsze zastrzeżenia i obawy. Tekst się odnosi głównie do ostatniego takiego badania mającego pokazać ten rzekomy konsensus autorstwa Marka Linasa, to znaczy zespołu pod kierownictwem Marka Linasa. To jest badanie z 2021 roku opublikowane w Environmental Research Letters. I tam właśnie wyszedł ten rezultat 99%, ale autorzy artykułu, o którym mówię i oczywiście do którego link znajdą Państwo w opisie, zaznaczają, że podobne uwagi można odnieść do wcześniejszych tego typu badań, w tym do słynnego badania Johna Cooka z 2013 roku. To było to badanie, które mówiło o 97% konsensusie. I teraz autorzy w tym tekście, ja nie będę go tutaj bardzo szczegółowo omawiał, natomiast autorzy w tym tekście, powiem tylko o najważniejszych rzeczach, pokazują zasadnicze wady metodologiczne ustalania tego rzekomego konsensusu. Po pierwsze, wskazują, że Mark Linas nie pracował na całych tekstach. On wziął próbkę 3000 tekstów, gdzie w tytule lub w tak zwanym podsumowaniu, to jest to, co po angielsku nazywa się summary i jest w każdym tekście naukowym, tam, jeżeli tam się pojawiła jakaś wzmianka o zmianach klimatycznych w tytule lub właśnie w tym podsumowaniu, to wtedy było to zaliczane do tej bazy 3000 tekstów. Ale te teksty w żadnym momencie nie zostały przeczytane. Cała praca, jeżeli chodzi o ustalenie tego rzekomego konsensusu, opierała się wyłącznie na tytułach i na tych podsumowaniach.
tylko i wyłącznie. Kolejna sprawa. Mogły to być teksty, owszem, naukowe, ale naukowców z dowolnej dziedziny. Wcale niekoniecznie klimatologów. To mogły być też teksty pochodzące od naukowców z dziedzin humanistycznych. Jeżeli w tytule lub w tym podsumowaniu pojawiała się wzmianka o zmianach klimatycznych, to równie dobrze tekst mógł być napisany przez socjologa, językoznawcę, wszystko jedno. Też był zaliczany do tej bazy, na podstawie której ustalano ten rzekomy konsensus. Linas przyjął kwalifikacje w siedmiostopniowej skali, w ramach której przyporządkowywano poszczególne teksty do gradacji tego zaprzeczenia lub tak zwanego dorozumianej akceptacji tezy o AGO. To jest kluczowa sprawa, dorozumiana akceptacja. Bo co to znaczy? Linas założył, że jeżeli w danym tekście, a dokładnie w jego tytule lub podsumowaniu, nie jest wprost powiedziane, że autor się nie zgadza z tezą o AGO, to zaliczamy taki tekst do tych popierających hipotezę o AGO. I uzasadnił to w ten sposób, że no przecież skoro jest to pogląd dominujący, to jeżeli ktoś wyraźnie się z tym poglądem nie zgadza, no to znaczy, że się z nim zgadza. Tylko że tutaj, jak wskazują autorzy tego tekstu krytycznego bardzo słusznie, albo popełnił błąd logiczny, albo celowo zastosował metodę erystyczną nazywaną petitio principi. Petitio principi to jest taki błąd logiczny lub właśnie metoda erystyczna, która polega na tym, że bierzemy jako założenie coś, czego dopiero mamy dowieść. I to dokładnie jest to, co zrobił Linas. To znaczy założył, że pogląd jest dominujący jako, i to założenie jest podstawą badania, które ma ustalić, czy pogląd jest dominujący. Jeszcze raz to wyjaśnię, żeby Państwo dobrze zrozumieli. Linas wziął pogląd, którego dopiero miał dowieść, i zastosował go jako podstawę badania, które ma sprawdzić, czy ten pogląd jest dominujący. Dalej autorzy artykułu wskazują, że po pierwsze, nie ma jakiejś jednej kanonicznej wersji tej hipotezy o AGO. Są tutaj różnice i to zresztą ja również od dawna mówię, tłumacząc, że nie ma jakiejś jednej, jednolitej nauki, że bardzo różne są opinie nawet wśród, czy ustalenia nawet wśród tych naukowców, którzy generalnie popierają hipotezę o wpływie człowieka, bo mogą na przykład stwierdzić albo, że ten wpływ jest i dominujący, i decydujący, albo, że jest największy, ale nie decydujący, mogą się różnić co do jego wielkości, co do tego, jakiego typu jest to składowa w tych zjawiskach. Różne tutaj są wersje, a Linas tu nie różnicuje. Linas wziął po prostu jeden pogląd, tak jakby cała nauka i wszyscy naukowcy mieli jakiś jeden, jedyny kanoniczny pogląd spisany na kamiennych tablicach i jakby nie było tutaj żadnych różnic. Druga sprawa, na co wskazują autorzy tekstu, to że właściwie należało zająć się tylko tymi artykułami, które albo wprost, i to w tekście, nie w tytule i w podsumowaniu, zajmowałyby się potwierdzeniem lub wprost zajmowałyby się zaprzeczeniem hipotezy o AGO. I gdyby tak zrobić, gdyby się zająć tylko tymi artykułami, które wprost, i to na liczbach, na konkretach, zajmowały się potwierdzeniem lub obaleniem tej hipotezy, to raptem z całej tej próby 3000 tekstów zostałoby nam ich 20. 19 popierających, 1 przeciwnego zdania. Ale to by było tylko 20 tekstów. Tylko taka liczba zawierała konkretne poparcie dla tezy o AGO albo konkretne zaprzeczenie. No trudno jednak na podstawie 20 tekstów wydawać jakikolwiek ostateczny ogląd. Wracając do tego, jak Linas to swoje badanie zrobił. Kolejna wada, kolejny problem, który wskazują autorzy tekstu, to jest to, co nazywają mellow abstract bias, czyli uprzedzenie albo syndrom rozmytego podsumowania.
Chodzi o to, że naukowcy, którzy piszą teksty dotyczące czy jakoś dotykające AGO, mogą mieć tendencję do tego, żeby rozmyć tezę zawartą w głębi tekstu, wewnątrz tekstu, rozmyć ją w podsumowaniu, po to, żeby ona była mniej problematyczna, żeby nie wywoływała kontrowersji, bo w większości teksty naukowe właśnie tak na szybko są weryfikowane po tych podsumowaniach, czyli możliwa jest sytuacja, w której ktoś w podsumowaniu nie pisze wyraźnie, że się nie zgadza z hipotezą o AGO, ale wewnątrz tekstu już takie stwierdzenie pada. A przypominam, że Linas, ustalając ten swój konsensus, w ogóle nie brał pod uwagę całości tekstów. I tutaj bardzo ważna sprawa. Autorzy artykułu, o którym mówię, zrobili eksperyment. Wzięli 50 tekstów naukowych, które były albo zaprzeczały właśnie hipotezie o AGO, albo były napisane przez osoby, które są znane z tego, że są tutaj sceptykami, bo tak, takie osoby istnieją, proszę Państwa, wbrew temu, co różne hałabały próbują nam wmawiać, są takie osoby, są tacy naukowcy i zresztą w odniesieniach, w aneksach do tego tekstu można znaleźć informacje o tym, jakie to były artykuły. Następnie te teksty zostały przeczytane w całości, żeby się upewnić, że one rzeczywiście zawierają zaprzeczenie hipotezie o spowodowanym przez człowieka globalnym ociepleniu czy o zmianach klimatu. I potem poddano te teksty takiej procedurze oceniania, jaką zastosował Linas. Nawet lepszej, bo każdy z nich czytało dwoje takich oceniających, dwoje weryfikatorów, podczas kiedy Linas w ogóle nie pisze, ile osób czytało każdy z tekstów, a dokładnie tytuł i podsumowanie. Najprawdopodobniej była to tylko jedna osoba. Tak wynika z opisu, z reszty opisu metodologii zastosowanej przez Linasa. A w tym eksperymencie, o którym mówię, były to po dwie osoby. No i teraz, proszę Państwa, jaki jest rezultat? Otóż z tych 50 tekstów okazało się, że 54% z tych 50 tekstów według metody Linasa zostałoby zakwalifikowanych jako potwierdzające hipotezę o AGO. Czyli jeszcze raz, żeby to było jasne, było 50 tekstów, które 100% sprzeciwiały się hipotezie o AGO. Gdyby one trafiły do tej próbki, którą wziął Linas, żeby ustalić ten swój rzekomo 99% konsensus, to ponad połowa z tych tekstów zostałaby uznana za potwierdzające. Tak, mimo że wewnątrz tekstu było zupełnie co innego napisane. To wiarygodność tak sporządzonego badania, tak sporządzonego zestawienia jest po prostu żadna. W ten sposób okazuje się, że cała ta opowieść o rzekomym 99% konsensusie jest po prostu funta kłaków warta. To jest mit. I teraz jest tylko pytanie, dlaczego ten mit tak się dobrze ma i dlaczego on tak dobrze, doskonale funkcjonuje, dlaczego cały czas jest to przytaczane jako dowód na to, że zwolennicy tej hipotezy mają rację. Oczywiście autorzy tekstu, o którym mówię, bardzo mocno podkreślają, że oni zajmują się nie samym klimatem, nie samą hipotezą o zmianach klimatycznych, tylko zajmują się wyłącznie tą jedną sprawą. Ja tutaj w tym fragmencie mojego wideoblogu też zajmuję się tylko tą jedną sprawą, żeby było jasne, nie jest to wywód dotyczący samej kwestii zmian klimatycznych, czy tego, do jakiego stopnia człowiek ma na nie wpływ. Nie, ja tylko pokazuję tę jedną sprawę, pokazuję tylko, jak niewiarygodne jest badanie, czy badania, bo również dotyczy to wcześniejszych, robionych bardzo podobną metodą, badania, które miały ustalić rzekomo istniejący konsens pomiędzy naukowcami co do tego, że to człowiek decyduje o tym, jak zmienia się nasz klimat.